Zapiszmy do kogoś z wysokim levelem o duże pieniądze, nie? Kram się tam wkręcić, kurde, 2-0. Czy Mr. Bub będzie chciał mój hajs? Siema, to ja Błażej. Czy gracze w The Pride of Tyre są uczciwi? Czy może będą chcieli mój hajs? Co się zmieniło przez 2 miesiące, kiedy tego nie nagrywałem? Nowy kanał? Sprawdźmy to. Halo, halo, witam państwa, jest oczywiście Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku z Tyre na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś, co się bardzo fajnie przyjęło na poprzednim kanale. Na filmie, który już jest swoją drogą usunięty, bo założyłem nowy kanał. Sprawdzimy, czy gracze w Tyre są uczciwi. Będziemy im dawali hajs. Tyle, że zrobiłem małe poprawki. Poprzednim razem zadawałem zbyt dużo XD, co psuło cały efekt. I tak bardzo, bardzo tak to podejrzanie wyglądało. Dzisiaj sprawdzimy sobie troszeczkę inaczej. Gramy na Arbuziorze, czyli postać mało znana tak na moim koncie. Tak mi się wydaje, że Arbuziora mało kto kojarzy. I dodatkowo będziemy sobie sprawdzali uczciwość też moich widzów. Mam tutaj zapisanych widzów, którzy są teraz online, bo szybko sobie zapisałem ich niki. I najpierw sprawdzimy właśnie ich, czy są uczciwi, a potem przejdziemy sobie na globala. Jeżeli wam się to podoba, taki content, zostawcie oczywiście kciuka w górę. I no cóż, może nagramy trzecią część, tylko w jakiś inny sposób. Mam jeszcze parę pomysłów, jak to troszeczkę zmodyfikować ten content. No ale dobra, słuchajcie, rozszerzmy sobie czat i zacznijmy pisać do ludzi. Plan jest bardzo prosty. Mam przy sobie tej 100k, co prawda, w depozycie mam trochę więcej. Możemy do niego się szybko udać. Plan jest bardzo prosty, tak jak w poprzednim filmie, będziemy po prostu mówili, że jesteśmy im dłużni hajs. Tym razem na poważnie, bez żadnych xdeków. I będziemy już nawet siedzieli w konwo, pójdziemy sobie konwo i będziemy mówili, że tego, że mamy ten hajs im do oddania. Oczywiście żadnego hajsu nikomu nie wiszę. Chyba. I jeżeli tutaj ludzie będą nam chcieli ten hajs zabrać, to tutaj weźmiemy sobie ofertę wymiany, ja ten hajs wpłacę. No ale nie będę klikał zielonego. I zobaczymy, co się stanie. Okej, słuchajcie, pierwszą osobą jest Hoes, więc zacznijmy sobie właśnie od niego i zapytajmy się. Postawmy kropkę. Napiszmy osiemano. Zobaczymy, czy coś odpisze. Może od razu. Co? Nie, czy od razu tak z grubej rury? Na początku, słuchajcie, małe sumki. Na początku małe sumki. Mam twoje 200k. Zobaczymy. Może w ogóle się skapnie, że to jestem ja. Napiszemy jeszcze. Podejdziesz konwo. Napiszemy w ten sposób. Może się skapnie, że to jestem ja. Mam nadzieję, że nie. Okej, znak zapytania. Dobra, no to teraz tak. Bez żadnych xdeków. No pożyczałem wczoraj. Napiszemy w ten sposób. Bez żadnych xdeków. Też nie przesadzajmy, nie wyjaśniamy jakoś za bardzo. Dla mnie ma być to sprawa oczywista, tak, że jakby pożyczyłem, więc on powinien o tym wiedzieć. Nie będę się to jakoś bardzo rozpisywał. No i zobaczymy, mam nadzieję, że mnie nie rozpozna. Mam nadzieję, że mnie nie rozpozna. I zobaczymy, zobaczymy. No nagrywałem coś bardzo podobnego 2 miesiące temu. Dobra, słuchajcie, postawił znak zapytania. To nie od ciebie. Dobra, i tutaj XD już postawimy. Tutaj już XD postawiłem, bo teraz wiecie, tak trochę zwątpiłem to, czy na pewno od niego. A to sorry. Jeszcze napiszemy a to sorry. Chyba teraz napiszę. Nie. Dobra, dobra, słuchajcie, Hoes jest uczciwy. Pozdrawiam serdecznie, teraz wyjaśnimy mu to, że to jest oczywiście challenge. Dobra, napisaliśmy Hoesowi. Dobra, kochani, podejście drugie, Hoes nie dał się nabrać. Spróbujemy teraz troszeczkę inaczej. Weźmiemy większą sumkę, damy 500k i napiszemy do marne szanse. Marne szanse. Też jest mój widz. No i zapytajmy się. Siemano. Mam twoje 500k. Idziesz konwo? Piszemy tak zdeterminowanie, wiecie, ja już tutaj nie pierdzielę się w tańcu, po prostu jestem pewien, że chcę ten hajs oddać, bez żadnych xdeków i po prostu już zapraszam konwo, nie? Na następnym próbie jeszcze napiszemy, że czekam konwo, to może być jeszcze lepsze. No ale zobaczmy, co marne szanse napiszę. Jakie 500k? Dobra, teraz powinniśmy chyba tak troszeczkę bardziej zwątpić. To nie ty mi pożyczałeś wczoraj? Damy taką minkę. Damy taką minkę. A, to jeden z tych youtuberów, co robi test na uczciwość. Kurde, no, wykrywają mnie wszyscy. A, muszę jakieś lepsze... Pozdro również. Nie powiem mu, kim jestem. Może się nie skapnie. Że to jestem Oskarem. Dobra, wszyscy mnie wykrywają. Widzowie są uczciwi. Widzowie się są uczciwi. Oskar Kędzierski. Na pewno nie znasz. Ale ogarnął, ale wybrnął, kurde, gzy. Dobra, słuchajcie, teraz chcę to rozegrać precyzyjnie. Na początku postawimy kropkę, powiem, że czekamy kombo. Mam być zdeterminowany, teraz się uda. W ogóle, jeżeli macie jakieś porady, jak być jeszcze bardziej przekonywującym w tym, no to piszcie. Może nagramy jeszcze jedną część, tylko jakoś inny sposób. Żeby po prostu, wiecie, udoskonalić to, żeby być jak najlepszym oszustem. No póki co mi za bardzo nie idzie, ale gracze są uczciwi. Pytamy trzeciego widza i potem już polecimy pytać graczy. Więc teraz Charles i napiszemy kropkę. Aha, nie istnieje taka postać. Dobra, niestety widz mi się wykruszył, zrobił się offline, więc napiszemy dalej. Jeszcze widziałem, że Kramp był online. Zobaczmy, czy Kramp będzie chciał. Chociaż Kramp ma dosyć wysoki level, więc raczej na to nie pójdzie. Ale zobaczymy. Kropkę postawmy. Dobra, jest Kramp. O. Mam twój 1kk. Czekam konwo. Nawet nie pytam, czy chcę to odebrać. Po prostu czekam konwo, nie? I tyle.
Po prostu czekam konwo, bez żadnego tutaj udawania, że tego, czy on jest chętny w ogóle, żeby ten hajs odebrać, bo to jest jego hajs, więc powinien od razu, powinien od razu chcieć, tak? On jest tutaj już taki nawet trochę tryb rozkazujący. No i zobaczymy, czy Kram coś odpisze ciekawego. No słuchajcie, Kram nic nie odpisuje. Napiszmy. Jestem modle. Spoko, to poczekam, dobra. Okej, Kram jest modle. Nie napisał, że to nie jest jego hajs, więc zobaczymy. Napisałem spoko, to poczekam. Ważne, żeby tych XD-ków nie były, bo te XD-ki to są takie strasznie właśnie od razu na starcie skreślające. Bo są po prostu takie, wiecie, haha, wawowy hajs, XD, wiesz o co chodzi. Więc takie dwukropek P jeszcze może być, ale napiszemy w ten sposób. Okej, słuchajcie, no to tak. Nie tutaj więcej pisał, po prostu będziemy czekali w tym konwo. Jestem ciekawy, czy Kram tutaj podejdzie, czy jeszcze coś napisze. A my w tym czasie będziemy lecieli chyba dalej do osób teraz już z globala. Już zostawmy moich widzów w spokoju i zobaczmy, jak to wygląda na globalu. No póki co dwie osoby są uczciwe, więc całkiem przyjemnie. Wejdźmy sobie na handlowy. Tutaj sobie ludzie piszą. No i sprawdźmy jakichś ciekawych tutaj ludzi. Najlepiej jakiś mały level, myślę. Mały level by był najlepszy. Na przykład, jakiś taki mini levelek, żeby był ciekawy, żeby ta sumka była dosyć gruba. Jeszcze na koniec mam 5 kaka do oddania, więc jeszcze spróbujemy, ale to zostawimy sobie na koniec. Sel kamienie tresera, Ganzo. Ganzo wygląda jak gość, który ma mały level, bo sprzedaje jeszcze kamienki tresera. Kamienie tresera, więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. Okej. Osiemano. Mam twój 1 kaka. Czekam konwo jak coś. Napiszemy w ten sposób, oczywiście zdeterminowany, żeby ten hajs mu oddać. Siemano, jakbym od razu był, wiecie, jego znajomym, dobra, bo jakiś gościem, z którym często grał. Znak zapytania, no dobra. Tydzień temu, żeby nie było, że wczoraj. Na co? Pożyczyłeś na garnek. Na garnek, dobra, powiedz mi, że na garnek. Żeby, wiecie, żeby nie było tak, że po prostu pożyczył. Że nie wiadomo w sumie na co te pieniądze poszły. Dam jeszcze znak zapytania, żeby troszeczkę, wiecie, teraz sam zwątpiłem, tak? Więc mogę dać ten znak zapytania. No i zobaczymy, czy Ganzo będzie chętny, żeby ten... To nie ja. Dobra, no Ganzo się nie złapał. Kurde! Albo ja coś robię źle, albo ci gracze są mega uczciwi. Pójdziemy sobie dalej na przykład do Folksusia. Folksus, sprzedaje Karatis. W ogóle Karata bym sobie kupił, tak swoją drogą. Ale dobra. Słuchajcie, teraz zrobimy jeszcze inaczej. Nie będziemy pisali, jakiego hajsu jest, tylko napiszemy, że mam jego hajs. Siemano, mam twój hajs, podejdziesz kombo. W ten sposób. Nie będziemy tłumaczyli człowiekowi, ile tego hajsu ma, bo jakby, jeżeli pożyczaliśmy ten hajs, to powinien wiedzieć. Jeżeli przyjdzie kombo, to zaoferujemy mu po prostu jakbyś, nie wiem, jeden milion czy coś, albo jak zapyta, ile chce, to 1 milion zaproponuję. No i zobaczymy, co Folksuś odpisze. Po co? Okej, Folksuś chyba nie zrozumiał. 750. Dobra, Folksuś, okej, słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, weźmy sobie tutaj tego, 750k, dobra. Raz, dwa, trzy. Nie klikamy zielonego, zobaczymy, czy on kliknie zielony. Ano, dobra. Chyba nie... Zielone, dobra, mamy, w końcu udało się, dobra. Zamkniemy to. Nie piszemy Folksusiowi, niech Folksus żyje niewiedzy. Napiszemy mu tak. Czekaj. A sorry, to nie ty. Dobra, w ten sposób. Udało się, kurde, w końcu go kręciłem. Pewnie teraz myślicie sobie, Boże, co za debil, daje hajs ludziom i się dziwi, że chcą go brać, nie? Dobra, ale słuchajcie, mamy pierwszą osobę złapaną. Jakby trochę na Overwatchu, kurde, był, nie? Tak u Izaka, wiecie, na CS-ie. Mamy pierwszą osobę, która by ten hajs sobie zabrała. Folksusie oczywiście pozdrawiam, jakby to jest całkowicie normalne, myślę, wiecie, że jak ktoś ci pisze, że ma twój hajs, jest w konwojencie i już ma ten hajs, żeby gotowy do wystawienia, no to jest takie, że ej, czemu bym sobie w sumie nie wziął, więc oczywiście tutaj do Folksusie nic nie mamy. Pozdrawiamy serdecznie, a my lecimy szukać oczywiście dalej, żeby to też nie miało takiego negatywnego wpływu, wiecie, że kogoś tam na przykład obrażę czy coś, nie, bo będzie chciał ten hajs. Zrobimy go, wiecie, z oszusta kogoś zrobimy. Po prostu Folksus tutaj dał się nabrać i tyle. No offense, dobra. Lecimy dalej. Jestem Gesaf, kupię 100.pl. No to napiszemy Gesawowi, słuchajcie, zwiększamy stawkę. Okej, jest kramp. Dobra, chwila, ile ja mu wisiłem? Kramp 1kk, dobra. Czy kramp się to wkręci, zobaczmy. 1kk. Arbuzior. I kram się tam wkręcić, kurde, 2-0. Pięknie, dobra. Słuchajcie, zrobimy tak, że po prostu wyjdę z tej postaci. Wyjdę z tej postaci, żeby już nie robić jakiegoś cringe'u tutaj, żeby nie wyjaśniać. Ja po prostu stąd wyjdę, może kram kiedyś zobaczy ten film, jeżeli go znacie, to możecie mu podesłać. Albo ja mu kiedyś podejść na streamku. Dobra, loglimy się teraz na kogoś. Idziemy szukać, myślę, dwie osoby i będziemy lecieli z tego odcinka. Wow, udało się. Słuchajcie, mam taką postać, która nazywa się Ozzy Pro. nie pytajcie, czy mam tyle postaci. Byłem dzieckiem, kiedy grałem, dobra? Mamy jakiegoś Shida, który nazywa się Ozzy Pro. I ten Ozzy Pro ma 57 golda. Więc dobra, pójdziemy sobie szybko tym Ozzy Pro do... Gdzieś kurde, to tak trochę pod Oscara podchodzi, ale może nikt się skapnie. Podejdziemy sobie do konwo, znaczy do depo, i sobie zabiorę hajsik.
żeby go mieć. I będziemy zaraz skręcali dalej, więc widzimy się na miejscu. Mamy hajs, więc weźmiemy sobie teraz ten Takino 53 level. Tam kogoś miałem na oku, ale chyba się zmył ten gościu, albo ja to postanowienie nie napisałem. Ten Takino, czy chcemy jakoś zmienić ten format, czy lecimy dalej z tym samym? Chyba możemy dalej lecieć z tym samym, żeby... No to jest chyba taki najbardziej wiarygodny szablon, tak mi się wydaje, więc... Sprawdźmy, ten Takino. O, siemanko, mam twój pitos. Lecisz konwo? Tak troszeczkę zmieńmy to, żeby to było takie bardziej. W ogóle mam jeszcze jeden pomysł, który wykorzystamy sobie w kolejnym, albo nawet tutaj. Mianowicie będę popełniał błędy ortograficzne specjalnie. No i to taki da troszeczkę wiarygodność, jakbym był taki bambikiem, wiecie. Przypuśćmy, jeszcze nie ogarniam za bardzo i mogę się faktycznie pomylić. Dobra, jaki pitos? Pożyczony tydzień temu. Okej, w ten sposób. 200k, bo to będzie dziecko. Dziecko zazwyczaj, wiecie, z zanikiem Ozzy Pro. 200k. Nie będzie pożyczać dużych sum. Będzie się cieszyć z małych, tak mi się wydaje, że jak mam, przypuśćmy, ten, no, który ja mam level tutaj. 24 level z nikiem Ozzy Pro, to powinienem chyba się cieszyć z takich mniejszych sumek. Piszemy jeszcze. Czekam konwo jak coś. Jeszcze buzia wyślemy. Jeszcze buzia. No, że ta buzia wygląda trochę jak taki bait, nie? W sensie, ej, siema, poklikamy. Dobra, ale zobaczymy. Siedzimy w konwo. Czy ten Takino coś napisze? W ogóle fajny nick swoją drogą, fajny nick. Brzmi trochę tak po hiszpańsku, nie? Jakby jakiś film hiszpański był. Całkiem ciekawie. O nie, kluczuje mi rękę, nikt nic nie mówi. Napiszcie komentarze, że mi kluczuje rękę. Pewnie już napisaliście. A tak sobie siedzę cały odcinek, nie widzę tego. O matko boska, nie mogę tak robić. Ten Takino się zgłosił po ten hajs, dobra. Mamy to, słuchajcie, kolejna osoba strollowana. Zobaczmy, czy zaakceptuje. 200k. Ten Takino, no i dał zielone, dobra. Napiszemy asorki pomyłka. Po prostu asorki pomyłka. Pisałem do kolegi. Dobra, ten Takino, pozdrawiamy serdecznie, jesteś wyrolowany. A my lecimy szukać ostatniej osoby. Zobaczymy, co się ciekawego stanie. Słuchajcie, na koniec polecimy grubo. Napiszmy do kogoś z wysokim levelem o duże pieniądze, nie? O duże pieniądze. Napiszemy na przykład do Mr. Bubr. Czemu nie? Mr. Bubr. Czy Mr. Bubr będzie chciał mój hajs? Dobra, czekajcie, musimy jakoś zacząć fajnie. Słuchajcie, kochani, mam taki pomysł. Napiszmy coś najbardziej głupiego na świecie, bo stwierdzimy, że to będzie genialne. Napiszmy: siemano, to ja Adam. Czemu nie? Może akurat jakiś Adam jest, który faktycznie hajs do niego pożycza. Siemano, to ja Adam. Mam twój hajs. Idziesz konwo? To jest najbardziej fake wiadomość świata. Jeżeli takie coś mi się uda, to zostałem właśnie królem po prostu oszukiwania na tej grze, nie? Siemano, to ja Adam. Po prostu. Teraz na to wpadłem. W sensie to miało być bardzo poważne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale... No, siemano, to ja Adam. No pożyczylibyście hajs takiej osobie. Awe. Pomyłka. A okok. To sorki. Dobra, Mr. Bubr się nie nabrał. Fajnie mógłbym to stawić na miniaturkę. Nie, w ogóle ja to wstawię na miniaturkę. Siemano, to ja Adam. To mi się bardzo podoba. Dobra, kochani, z tym oto akcentem napiszę sobie jeszcze do jednej osoby. Jeszcze w ogóle z Ozzy Pro, nie? Napiszmy do jakiejś osoby z niskim levelem. Taki naprawdę niski, na przykład serwaneczek. Kupię grip. A dobra, to jest jakiś. A, to nie. Ktoś może na szczurku pisze. Na przykład Adam Kocur. Adam Kocur. Dobra, napiszmy do Adama Kocura. Siema, to ja Błażej. Mam twój hajsik. Wbijasz kombo? Napiszę w ten sposób. Kręćmy w ogóle jakąś bajerę z tym. Zobaczymy. Tak na koniec jeszcze. A ja się z wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten challenge wam się podobał. Parę osób skręciliśmy. Tutaj jeszcze ostatnia próba na szybko. Wbijasz kombo? To wpadaj. Aj, no, jeszcze dałem. Boże, jaki bait. Dobra, dzięki za uwagę. Ja się fajnie bawiłem. To jest takim przyjemna robota. Na jak? No to wbijaj. A to kocur i Błażej. Dobra, ta ostatnia jest zepsuta kompletnie. To widać, że to jest fake. Adam Kocur nawet już siedzi w tym konwo, patrzcie. Zacząłem czy mnie zaprosić. Ale to gościu wiemy, to jest oczywiście fake. No to widać po prostu. No siema, to ja Błażej jeszcze, to wpada XD. Nieważne. Kochani, zapraszam was serdecznie na przyszły odcinek. Z środa o godzinie 16. Odcinki starne na moim kanale. Zapraszam na streamki wieczorkami. I zapraszam też na inne filmy na moim kanale. Na Discorda. LB Familia, na Instagrama, LB Kedzierski, a co miałeś mi oddać? 50k. Adamowi możemy nawet dać, bo mam dobry nastrój. Adam wyszedł. Poinformujcie Adama, że był na odcinku. Siemano! Dobra, kochani, damy mu te 50k, to nie jest jakaś duża strata, nawet śmiesznie.